w ostatnich kwartałach niepewność stała się głównym powodem wskazywanym przez przedsiębiorców na ograniczanie inwestycji. Takie działania rządu jak paraliż Trybunału Konstytucyjnego, domiary podatkowe dla sektorów o dużym udziale kapitału zagranicznego, czy podtrzymywanie takich populistycznych obietnic jak obniżenie wieku emerytalnego powodują, że tej niepewności w gospodarce jest dużo. Między innymi z tego powodu inwestycje przedsiębiorstw spadły w pierwszym kwartale tego roku o 9%, podczas gdy rok wcześniej rosły o 12%.